opowiadam o świecie na pełny etat. Z tego żyję. Twoje wsparcie to motor napędowy do tworzenia nowych i lepszych odcinków. To jest podmurówka. Miałem, że się można poddać. Jeszcze nie. Czujcie? Był znak i nie ma znaku. Wchodzimy do bloku, bo to się okazało, że to jest jednego w bloku tutaj. Tutaj właśnie w tym bloku ładujemy. Uważam na głowę. Jak gdybym miał taki hotel, to bym tutaj przy samej klatce jeszcze taki znak dał, żeby ludzie spokojnie mogli trafić. Dobra, bez sensu. Привет! Здесь гостина? Да. Иди. Иди. Dawaj. To u was. Gostina. Gostina. A. Cała kierowniczka tutaj nam pomoże. Oj, oj, oj. Здесь, да? Ale ukryte. Dobre. Rina. Has is name Borgel. Привет. Так у вас гостина, да? У вас гостина. Сейчас. Да, да, да. Сколько лет? Будовля. Ланика шоли так и цанити бацали верим калерин бани бланика, бац дерине чи. Давайте, приходите. Ты знаешь, сколько нам? А я не знаю, пока. Сейчас узнаю. А, спасибо. Час почекать. Ханя, удалось себе выторговать за 4000. Как себя чувствуешь? За 8000 два ушка. Мамы соседа япончика, który zna angielski i rosyjski, więc będzie można pogadać. Ja w ogóle Japończyk rozmawiający po rosyjsku to jest hit. No, ale dużo trzeba było energii spędzić, a może stracić. Nie? Energii dużo. Mega dużo. Jesteśmy pod górę. This is our new friend, Thai. Hello. Hello, Thai. You know, I just need to... You look really good. Thai know English. English and Russian. He's from Japan. Yeah, so it's really interesting. But I start in Polish because my Russian is not enough. No. Dzień dobry. Dzień dobry, dobrze. Tak, dzień dobry. Proszę zobaczyć, jaki w pokoju jest miś. Trochę creepy, nie? Stary, żyjesz? Żyjesz czy nie żyjesz? Co ty tutaj robisz? Gadaj, co tutaj robisz. Masz szczęście. Z Hanią będzie spał. Hanela księżniczka czyta książkę o Armenii na kwaterze prywatnej, którą ledwo znaleźliśmy. Oj, ledwo. Będzie odpoczynek. Hej, przygoda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drugi dzień w Armenii rozpoczęty. Nie wyglądam przednio wyjściowo, broda wciąż na Menela troszkę, włosy też w każdą stronę. Niemniej jednak jest okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda mieszkanie, przeciętne mieszkanie przeciętnej rodziny w Armenii, w małej miejscowości. I ten blok, który jest za mną, stanowi miejscówkę, w której dzisiaj nocowaliśmy z Hanią. No i całe mieszkanie jest na naszą wyłączność, więc dzięki temu możemy zobaczyć, jak ono wygląda. Wszystko zostało, począwszy od mebli, po pamiątki. Po prostu ktoś zdecydował, że zacznie je wynajmować, a nie chciało mu się zabierać tych wszystkich klamotów do innego mieszkania. Więc ruszamy. Teraz będziemy wchodzić na klatkę i proszę się rozejrzeć, jak wygląda klatka w bloku, który ma około, już liczę, 60-70 lat. Oczywiście wejście taką mało intuicyjną klatką. Ja praktycznie głową dosięgam sufitu. Mam 1,84 m. Tutaj jest rzecz jasna piwnica na kłódkę, żeby nikt nie wchodził. Idziemy. Drzwi nowe. Widać, że jakaś zamożniejsza troszkę rodzina. Bariera drewniana. Tutaj podkowa, na szczęście. Sarkisir
Sarkis Fier. Wijamy. Pierwsze, na co trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że w tych budynkach, na początku jak je stroili, czyli budowali, nikt nie myślał o tym, żeby je ogrzewać. Więc nie było tutaj żadnych pieców, nie było tutaj kaloryferów. Ludzie stawiali sobie przeważnie piczkę. Taką kozę, do której można, w której można było palić drewny. Teraz rzecz jasna, jest to piecyk gazowy. O, można sobie podkręcić. No i prawie jak w kominku. Rura wychodzi na zewnątrz. Na korytarzu zaczniemy od szafek. Proszę bardzo, jest szafa, nie? Na pozór, o, znana, lakierowane drewno. Bardzo powszechny mebel w Polsce. O, tak nie miało być. Jakaś płytka. Szklana. Nie wiem, ale położę tutaj, bo wypadła. Szafa od środka wytapetowana. I tutaj jeszcze widać starą tapetę, która tutaj była. To jest ząb czasu. Zobacz, ta jest nowa, ta jest stara. Tutaj coś na jakieś barachło. Rzecz jasna. No i tutaj się trzyma co? Pościel. Po prostu pościel. No i takie dość charakterystyczne płachty, narzuty w Związku Radzieckim były. Przecież u mnie w domu jeszcze takie, nie no, już takich chyba nie ma. Zostały wrzucone do kontenerów dla osób potrzebujących. W tym wszystkim chciałem wam pokazać tylko i wyłącznie tą tapetę, że to było takie normalne, że tapetowało się w środku szafy. No a tutaj jeszcze stare przybory gospodarzy. A tutaj nie na pierdoły, tylko taki wieszak na ubrania. Jak ktoś przychodzi, po prostu zawiesza sobie ubranko i to ubranko, wiecie, się nie kurzy, bo można to zamknąć. O, oczywiście żyrandol, też z zębem byłego Związku Radzieckiego. Plastikowe takie rurki poobcinane. No stylowe, trzeba przyznać, że stylowe. Teraz wchodzimy do kuchni. Długa. Zwróćcie uwagę, jak wysoki jest sufit. Ja mam 1,84 m, a to jest sufit. To jest przegroda. Ja nawet tej przegródki nie jestem w stanie dotknąć. Proszę zobaczyć tutaj. Tutaj jeszcze brakuje co najmniej tyle miejsca do sufitu, czyli ten sufit ma ponad grubo 3 metry. U kogo była taka kuchenka? Radziecka, zobaczcie jeszcze. Wiktoria. Takie kuchenki jeszcze na waszych chatach pewnie są, na bank. Zlewik, kuchenka, zobaczcie jaka ta kuchnia jest długa. No i trzeba też oczywiście, my tutaj herbatkę sobie zaraz będziemy pić. Zobaczcie jakie rarytasy. U kogo była kiedyś taka ryba? Na banku kogoś była taka ryba? Zobaczcie z bliska, to są kielony chyba, nie? Do picia, tak mi się wydaje. Taki to jest kształt, a tutaj jest butla, którą można sobie, do której można nalać taki wazon. Tutaj oczywiście kielony na wódeczkę. No i talerzyki radzieckie. Nie, ormiańskie. To jest ormiańska firma. Kurde, klasyk. Klasyk. Znacie to? Na bank to znacie. Kto nie zna, ten nie zna życia. Taka wkładka na filiżankę. Taka, którą się tutaj wkłada i żeby ręka się nie poparzyła, to sobie herbatkę spijasz. W moim domu takie oczywiście były, ale już ich nie ma, bo są niepopularne. Lodówka, nowy nabytek na kluczyk i zobaczcie też z takiej pilśni szafka zabudowana od góry do dołu. A jeszcze tutaj znaleźliśmy warcaby z podwójną możliwością, by nie wiem jak ta gra się nazywa. Tu są białe. Zobaczcie jakie pioneczki. Proszę bardzo. Ale z Hanią dzisiaj będziemy grać warcaby na tym. Kuchnia to taki mój konik. Takie ulubione miejsce, bo tutaj jest najbardziej widoczny ten ząb czasu i byłego Związku Radzieckiego. Większość z was pewnie też miała zagospodarowane te nad wejściem zrobione pawlacze. Często były robione z drewna. Proszę bardzo, jakieś pierdoły, różne rzeczy. Bardzo często ludzie tam wkładali rzeczy, o których później zapominali, a po 20 latach otwierali te pawlacze i mówili: o Jezu, Halina, to ci to tutaj leży. Ja na przykład w Polsce mam taką kuchenkę na palniki, na gaz. Taka kucheneczka ma 4 palniki, które się obsługuje tymi pokrętłami. No i oczywiście piekarnik. Piekarnik na gaz.
Wczoraj prawie, kurczę, się tak gasło latniał, bo nie wiedzieliśmy za bardzo, jak ją obsłużyć. No zobaczcie, to jest mało intuicyjne. Teraz jest wyłączona, a kurek jest ukierunkowany na piątkę, czyli tak jakby na piąty poziom siły wydzielania się gazu. Tu się podpala, tu przekręcamy, tu wkładamy. O kur... I się pali, nie? Widzieliście to? To jest, wiecie, trochę walka o życie. Od razu czuć propan buton, który się wydostaje. Od razu, aż normalnie tak w nos dało mocno. Dobra, wyłączam. Kurczę, wiecie co? I to jest najgorsze w tym wszystkim. No, że nie masz pewności, czy on jest wyłączony, bo zobaczcie. W jedną stronę kręcisz, to się wydziela, w drugą stronę kręcisz, to się wydziela. I w tego typu blokach wszystkie rury są na zewnątrz. To była bolączka w większości polskich domów, żeby te wszystkie rury pochować. Proszę bardzo, jakaś cukiernica. Przeróżne filiżaneczki kochają kawę. Kochają kawę i piją w takich małych filiżaneczkach, zarówno nie tylko w Armenii, ale też w Gruzji. No i takie czajniczki. W moim domu jeszcze pozostało kilka takich perełek ceramicznych, ale już mama się pomału pozbywa takich rzeczy. Idziemy tutaj. Otwieram kolejną szafę. Zestaw talerzy. W polskim domu zawsze tych talerzy było bez liku, żeby nigdy chociaż nie zabrakło. Takie to jest życie. No i barachło. Im więcej szafek, tym więcej barachła, jak to się mówi. No i też kolejne pawlacze. I tutaj rzecz jasna, jakieś konfitury, słoiki, jakieś ziółka. O, garneczki do używania, jakieś druszlaki, wszystko, czego dusza zapragnie. A tam wysoko rzeczy, których się nie używa na co dzień, ale które może się przydadzą. Każdy pamięta, że mama mówiła, nie wyrzucaj, może się przyda. No i takie rzeczy w tych górnych półkach się gromadziły. No, a za oknem mamy szkołę. Ciekawy proces w ogóle otwierania. Nie tak jak u nas. Tak jest otwarte. A jak chcesz zamknąć, to musisz dać do góry. Znaczy, chyba też nie do góry. Coś tutaj chyba nie pykło. Nie wszystko tutaj działa tak, jak powinno działać. Co mamy tutaj? Też talerze i garnki. Tych talerzy jest tyle, że można by było obdarować w ogóle pół bloku pewnie. No i rzecz jasna, pudełka. Kto pamięta takie pudełka? Bardzo w pewnym momencie, bardzo popularne. I podpisane. Coffee, larber, kakao. Ja takie miałem w domu, nie wiem jak wy. Takie właśnie pudełko z kakao. Bardzo dobrze wspominam i z sentymentem te pudełka. Kurczę, czasami w ogóle... Aż strach tutaj mieszkać, bo ten gaz jest taki nieprzewidywalny. Wszystko na gaz. Woda na gaz, ogrzewanie na gaz, piekarnik na gaz, wszystko na gaz. No i nie wiesz, czy ten gaz w ogóle się ulatnia, czy się nie ulatnia. Czy on jest zgaszony, czy on nie jest zgaszony. No i rzecz jasna, na meblach różne naklejki z gum. Pamiętamy o tym. Każdy z nas kolekcjonował te naklejki, zbierał historyjki z różnymi samochodami. Kto pamięta gumę turbo? Na pewno są tutaj ludzie, którzy jedli dużo tej gumy turbo. Jeszcze czasami gdzieś w sklepach teraz też można się spotkać, znaleźć tą gumę. Żyrandol, nie? Bardzo popularny, szkło mleczne, jak to w kuchni bywało, z jakimś małym tam ornamencikiem. Nie wiem, czy widać, tutaj jest taki czerwony kwiat wokół. Więc trochę tego jest. Szuflady, ścierki, różne narzędzia, czerpaki do duszenia ziemniaków. O właśnie. Podstawa. Do duszenia ziemniaków. Proszę bardzo, bierzesz, chlop, 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 pyszne ziemniaczki. Musi być. Jakie czerpaki. Tak właśnie wyglądały czerpaki ze starych czasów. U mnie w domu takowe jeszcze się używa, rzecz jasna. Tarka, ale stara tarka, zobaczcie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze takową pamięta. Ja bardzo dobrze pamiętam. Co się przez nią robiło? Oczywiście placki ziemniaczane. Kto nie lubi placków ziemniaczanych? Dajcie znać, czy też lubicie placki ziemniaczane. Kto zna to?
Oczywiście, to jest do ubijania jajek, do ubijania piany. Jak ktoś robił ciasto, na przykład szarlotkę, to tam było trzeba też białka oddzielić od jajek, od żółtek, no i ubić pianę. Aż normalnie w oczach mam dzieciństwo. Wciąż używane. W moim domu wciąż funkcjonuje bardzo dobrze dziadek do orzechów, który częściej służy chyba do wyciskania cząstku. Wiecie, co to jest? Ja już pokazuję. Tu się wkłada ziemniak albo jajko i tutaj są linki takie małe. Przyciskasz, no i masz. To chyba do jajka bardziej. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. A może do ziemniaków? Czy ziemniaki byłyby takie... Nie, no dobra grubość ziemniaka na frytkę taką, na takie talarki. Patrzcie, tu są drzwi i zobaczcie, jak słychać sąsiadów przez te drzwi. Stoją tutaj, za drzwiami. Judasz. Popularny w każdym polskim domu. Zaślepka taka, że otwierasz drzwi i masz taką przestrzeń, żeby zobaczyć, kto zagląda. Tu mamy piecyk, żeby nie było. A tutaj włączę... Gdzie tu jest światło? Jest światło, jak w każdym prawidłowym domu. Wchodzisz po prawej stronie. To jest duży pokój. Tak wygląda ormiański dom, w którym mieszka przeciętna ormiańska rodzina. I zobaczcie, jak dużo jest takich aspektów, które się powtarzają z polskością. Czyli meblościanka, na której jest oczywiście porcelana, kieliszki, szklanki. No zobaczcie, zobaczcie na to. Kto pamięta szklanki, w których kiedyś była Nutella? Pamiętacie te szklanki? Z Asterixem i Obelixem? No przecież ja te szklanki wszystkie kolekcjonowałem kiedyś. Zobaczcie, tutaj są inne szklaneczki z innej serii. No szkło i porcelanę i kryształ często się właśnie wstawiało na meblościance. Atlas Mira, czyli atlas świata. Proszę bardzo. No i rzecz jasna, fotografie. To wszystko jest dosłownie tak, jak w polskim domu. Ale zobaczcie. Na półce łapa jakiegoś zwierza. Obstawiam, że jest to łapa żółwia albo jakiejś jaszczury. Jaki to może być symbol? Nie wiem. Może ktoś z was wie, ale nie mam pojęcia. Na pewno to ma jakieś symboliczne znaczenie. Guys, sorry. Maybe not you. What's that? Push? What do you think? What's this? What is symbol? What is meaning? What is that? This is probably turtle hand. Or a lizard hand. Do you have some idea why? No. For what? No. So it's like something religious? To be honest, I don't know, but probably where it's... Where did you find it? Oh, I check some places. Probably it's like amulet. Probably to be like brave. But it's a real one, right? Real, real. Kto pamięta taką szybę? Ile takich szyb się wybiło, co? W domu. Pamiętacie to? Zastosowanie takiej szyby jest takie, żeby nie było widać, co jest po drugiej stronie. Ale żeby światło przechodziło. Dobra. Wchodzimy, bo ja tutaj musiałam trochę, wiecie, dywan odsunąć, bo on się od tej wilgoci chyba pogiął. Ale to widać teraz, zobaczcie, nie? Jest taki pogięty. A ja sobie paraduję w takich kapciuszkach od szyfrowej dostałem. Zamykam drzwi ze względu na to, że tutaj jest bardzo zimno w tym pomieszczeniu, a piecyk mamy jeden i żeby po prostu ciepło nam nie uciekało. No i pierwsze, co się rzuca, wersalka. Czy u kogoś jeszcze w domu jest wersalka? Stara wersalka, drewniane boki, narzuta. A, bardzo przyjemna narzuta. W każdym polskim domu, w każdym kraju byłego Związku Radzieckiego narzuta to podstawa. Niekiedy też w ogóle te narzuty i dywany dawali na ściany, ale to bardziej takie dywany i narzuty, które miały wartość, ale też niekoniecznie, bo po prostu komuś się podobał motyw kwiatów, tak jak mojej babci, jak był na dywanie, to taki dywan po prostu, jak na korytarzu się kładzie, babcia załadowała na całą ścianę w domu. Wersalkę, rzecz jasna, można rozłożyć. O kurde! No i zawsze tutaj było miejsce na to, żeby schować pościel, ale tutaj mamy
zagwozdkę, bo tego miejsca nie ma. Wydaje mi się, że może ta po prostu odpadła ze starości. Taka dykta, która była pod komputer. Kurczę, ale to stary komputer, moi drodzy. Ten komputer to już pewnie ma z dobrych 15 lat. I monitor Flatron. Zobaczcie, jaki malutki, 15 chyba. Stół przy oknie, żeby było widno. Na stole serweta. Zobaczcie, jaka piękna serweta. I ten motyw serwety na przykład u mnie w domu wciąż na Podlasiu się trzyma. Mama zawsze, kiedy idzie święto, zmienia serwetę, pierze krochmali tą serwetę, żeby była biała, prasuje później, no, żeby przyjąć prawidłnie gości do domu. W każdym domu polskim też był dywan. Jeżeli ktoś jest, u kogo nie było w domu dywanu przez ostatnie tam 30 lat, bo o tym przedziale mówimy mniej więcej, no to proszę się zgłosić. To będę super, super, super zdziwiony, jeżeli nie mieliście dywanu. Meblościanka to jest takie miejsce, które pokazuje, ile właściciel ma. Poniekąd. No tak. No bo jak wchodzisz do domu i widzisz, o kurczę, jakie kryształy, to są kryształy. O, widzę, że tutaj jest zaklejone. Zobaczcie, żeby ktoś nie zechciał wyciągnąć tych kryształów. Tak czy inaczej, no dobrze, nie będę tego odklejać, ale pokażę wam przez szybę, że to są wystawne kryształy. Tych kryształów się nie używa na co dzień. One są po to, żeby wyglądały i, jak to się mówi w cudzysłowie, pachniały. Przeróżne kieliszki, przeróżne dowódeczki. Na przykład w moim domu było tak, że jak była gościna, było poważne jakieś przyjęcie, no to mama przynosiła kryształy, na przykład do wódki, do wina, no i piło się z kryształów. Ale to było naprawdę, to było wyjątkowe. O proszę. To są właśnie rzeczy, które się używa w gościnie. Przychodzą goście, to się ma specjalne zestawy. Jak ktoś by pobił taką szklankę, to ona jest tańsza, a jakby ktoś pobił taki kryształ, no to już by było, to już by był ból serca. Proszę bardzo. Jest jedna z mieszkanek tutaj. Widać, że może to, nie wiem na czym, na weselu, weselne jakieś zdjęcie, gdzie jest gościem, no bo sukienka nie wskazuje na to, że była panną młodą. No i talerze. Tak jak powiedziałem, w kuchni motyw kwiatów na talerzach jest dość powszechny. W sumie wszędzie ten motyw kwiatów się przejawia. Zobaczcie, nawet na dywanie. Półmiski, do których się wrzucało na przykład cukierki, kantwiety. O, albo takie, kurczę, nie wiem, jak to się nazywa. I co tutaj? Tutaj prawdopodobnie nie, sosu tutaj się nie wlewa. Tutaj owoce. Obstawiam, że owoce, bo są dziury, widzicie? Są dziury. No i armeńskie kielony. Znaczy armeńskie, sowieckie, no. Duże, konkretne. Jak ktoś polewa, przyjeżdża wujek, ciotka, polewają wódę, to całego polewają. No i takie dwa kielony i pewnie by mnie pozamiatało na grubo. To jest na owoce, proszę bardzo. Nie wiem, jak to się nazywa, półmisek? Nie mam pojęcia, kochani. Dzbanek na kompot, dzbanek na herbatę, dzbanek na wodę. Widać, że używany, bardzo powszechny w polskim domu. No i jak widać w armeńskim również. Ale widać, że tutaj były dzieci w tym mieszkaniu ze względu na naklejki. I ktoś by się zapytał, okej, Tomek, to mieszkanie, w tym mieszkaniu jest naprawdę tak dużo rzeczy, tych pamiątek. Gdzie są dzieci? Gdzie jest rodzina? No już wam mówię. Oczywiście to nie jest poparte, ale obstawiam, że rodzina, która tutaj mieszkała, najzwyczajniej w świecie wyprowadziła się albo do Rosji, może do Polski, może do Stanów, może do Francji. Uciekli z Armenii. Tylko dlatego, że tutaj kompletnie nie ma pracy. Zwłaszcza w tym małym mieście. To jest 40 km na południe, na południowy zachód od granicy. Aven, coś tam na A. Zapomniałem. No i ci ludzie nie mają pracy kompletnie. Więc co mają tutaj robić? Uciekają po prostu z Armenii. Telewizor, coś chyba, bez czego polski dom i domy na wschodzie nie funkcjonują. Niezależnie od tego, jaka jest zamożność rodziny,
W domu telewizor zawsze jest. Kielonki kolejne. No, nie ma co ukrywać, w polskim domu też nie jest tak, że się nie pije. Taka waza się nie wpisuje w charakter ormiańskiego domu, ale też się nie wpisuje w charakter polskiego domu, więc zamykamy tutaj karty. Lubią grać w różne gry, lubią hazard, wiecie? Ormianie lubią hazard, kochają hazard, Gruzini tak samo. O, tutaj jest jakiś w ogóle zestaw sztućców, ale piękny. Zobaczcie, nigdy nie używany. I to jest dość ciekawe, że bardzo często te zestawy były pochowane po szufladach, po półkach i rodzice nigdy ich nie używali ze względu na to, że szkoda. Kto pamięta takie słowo jak baryk? Baryk to miejsce, w którym były słodycze i alkohol, a też nierzadko rzeczy cenne. Pieniądze, złoto, srebro, no i inne rzeczy. Tutaj mamy baryczek. Zaraz do niego zajrzymy. Hopa. No i nic tutaj nie ma. W każdym bądź razie można sobie wyobrazić, co to kiedyś było. Prawdopodobnie tutaj stały buteleczki, wódeczki, jakiś koniak, który jest w Armenii bardzo popularny, a tutaj leżały jakieś słodkości. Może tutaj leżała koperta z pieniędzmi. No jak zauważyliście, tutaj był zamek. Ktoś by mógł powiedzieć, że ej, zobacz, tutaj nie było zamka, bo nie jest przebite. Nie, nie, nic bardziej mylnego. Zobaczcie, ten zamek, on się zamykał od dołu do góry. Tutaj jest. No i tutaj mamy jakieś pamiątki różne. Zobaczcie, sztućce, żeby zapas był. Zauważcie, jak dużo mają tych sztućców. Jak dużo mają widelców, łyżek, noży. Tak, żeby nie zabrakło. Dlaczego tych łyżek i widelców jest tak dużo? Już wam mówię. Bo kiedyś, kiedy na przykład ktoś brał ślub, to trzeba było dać prezent. A jaki prezent się dawało? Dawało się prezent praktyczny. A takim kulturalnym prezentem, no to było danie czegoś srebrnego. Najlepiej złotego, jeżeli cię było stać. Też było w guście przyniesienie ceramiki, w guście było przyniesienie kryształów. No i dlatego ludzie też bardzo często mają tak właśnie dużo srebra i zastawy, bo ona po prostu była potrzebna i użyteczna. Kaseta magnetofonowa. Kto pamięta czasy słuchania kaset magnetofonowych? Proszę się odezwać w komentarzach, bo ja wam powiem, że kiedyś nawet z mamą poszliśmy kupić specjalnie takiego boomboxa, tak się to nazywało, w którym można było słuchać właśnie kaset. I tutaj już wam czytam. Muzykalna ja kolatka. Ale super. Kolatki, kolędy. Paszport nawet. Gruziński paszport. Zobaczmy. Republika of Armenia. Ale faza. Szefowa zostawiła tutaj paszport. Niesamowite. O kurczę, ma różne jakieś pieczątki. Ale obstawiam, pierwszy raz go teraz przed wami otwieram, obstawiam, że szefowa zbyt często nie podróżowała. No zobaczcie, dwie strony wypełnione, a paszport praktycznie pusty. Dlaczego ten paszport jest praktycznie pusty? Ten paszport ma bardzo słabą siłę ormiański. I też ludzie nie mają zbyt dużo pieniędzy, ponieważ nie ma pracy, nie ma pieniędzy na wakacje i podróżowanie, tak jak ja to robię, no to nawet za bardzo o tym nie myślą. To jest dla nich zbyt kosztowne. Dobra, kolejna szuflada i myślę sobie, tam na pewno będą srebrne sztućce. No i co? I się nie mylę. Bo tych sztućców jest zawsze w opór. W moim domu było identycznie. W pewnym momencie moja mama powiedziała, że ej Tomek, trzeba te sztućce wynieść i trzeba te sztućce komuś pooddawać, bo mamy ich tak dużo, że po prostu to bez sensu. Stare zdjęcie. Kurczę, patrzcie na to. Dziadek i babcia. I zobaczcie, to nie jest fotografia. To było narysowane. Spójrzcie, przypatrzcie się dokładnie. Jak wam to pokazać, żeby światło się nie odbijało? Zobaczcie, to nie jest zdjęcie, to jest obraz. To jest namalowane. Ależ niesamowite. Może w ten sposób. To jest namalowane, to jest rysunek. Zobaczcie. Ale pamiątka. Wiecie, ile to ma lat? To może mieć ze 100 lat. Wow. Dziadek. Chowam. Wyłączamy. Ten odcinek będzie taki dość długi. To jest autentycznie podróż w
przeszłość. Pokażę wam jeszcze tak, bo muszę wam pokazać. Łazienkę z wanną, toaletę i pokoje sypialne. O, jeszcze tutaj pani Hanna się załapie na... To może tam najpierw, co? Nie, no idę tutaj. Najpierw tutaj, po kolei, żeby nie zgubić wątku. Łazienka. Pani Hanno, będę opisać teraz łazienkę. Łazienka. Przestronna. Zobaczcie, płytki. Wojek po znajomości chyba kładł. Tutaj niby spoko, nie? Ale jak już pójdziesz tutaj okiem, zobacz, tu coś się nie zgrało. Tutaj też coś nie poszło. Tutaj się zagięło. Tutaj też poszło po skosie. No wojek po znajomości robił. No ale co jest dość ciekawe, to ilość kleju, jaka została zastosowana. Nie wiem, czy nie jestem fachowcem, ale wydaje mi się, że tutaj jest za grubo. Tutaj jest 1 cm kleju praktycznie. I ktoś chyba próbował wyrównać ścianę, no ale umówmy się, to ścianę wyrównać, to by trzeba było, nie wiem, całą masę tego kleju. Strasznie dużo kleju nałożone. Płytki położone tak trochę na oko, tak bym powiedział. Są szafeczki plastikowe, pewnie u niektórych z was jeszcze takowe są w domu, a może były takie w domu. Kran. Ciekawa kwestia jest taka. Myślisz sobie czerwone, nie? To będzie ciepła woda. Nic bardziej mylnego. Tutaj jest zimna woda. A już wam mówię, odkręcasz niebieskie od zimnej, no i zaczyna się piec włączać, patrzcie. Czyli to jest ciepła woda. A powinna być zimna, bo tak kolor mówi. No i w Gruzji czasami też są takie pomieszane właśnie strony. Nie wiem, dlaczego oni tak mieszają. Piec skąd? Piec 12-litrowy z Ukrainy, z Odessy. No i też oczywiście na gaz. Wszędzie masz gaz. Jeżeli gdzieś tam przepuści ten gaz, no to łatwo się zatruć. Wanna, specjalna folia, żeby za wannę nie leciała woda. Wtyczka na kabel, żeby nie zgubić. No i można się kąpać. Zlew przestronny. I tyle w temacie. Rury, rzecz jasna, na wierzchu. To jest też bolączka. Bo w polskich domach, które w blokach, które były budowane w latach 80., 70., 90. nawet, to te rury zawsze one szły, zobaczcie, zawsze gdzieś tam na wierzchu. Trzeba było je wkuwać specjalnie, chować. Dodatkowy koszt. Idziemy dalej do toalety, bo toaleta uważam, że jest również miejscem, które warto zobaczyć i warto poznać w Armenii. Tak jak powiedziałem, gruba warstwa kleju, o kurde, płytka się rusza. Oj, te płytki to jakbym dotknął mocniej, to by odpadły. Deska toaletowa. Zobaczcie. Deska toaletowa, która jest miękka. O, siadasz, nie jest zimna. I się wygodnie siedzi z motywem morza. I rozgwiazdy. No a tu rzecz jasna, szafeczki, różne przybory. Tak wygląda toaletka. Co do mycia dzieciaczka. Tak jak pamiętacie tamto zdjęcie, to dzieciaczki. No i toaletna jabłmaga, szara, czyli standard w Armenii. Nic dziwnego, jak się takową widzi. Bardziej dziwne jest to, jak się widzi, wiecie jaką? Taką białą, miękką. Zamykamy. Tutaj jest nasza sypialnia, którą wynajmujemy z Hanią. Ja śpię tutaj, Hania śpi tutaj. Moje łóżko trzeszczy, Hani nie trzeszczy. Tutaj nasze bagaże. Tutaj Hania ma też w gratisie kompana do spania. A za oknem sąsiad. Wczoraj z nim rozmawiałem. Spoko ziomek. A tutaj mamy szpital. Wychodzimy na balkon. No, to autko robią już od wczoraj. Tego Golfa. Trójkę, tu sąsiadka. No i rzecz jasna, tutaj jest pokój naszego ziomka Japończyka. Zaraz do tego ziomka Japończyka dojdziemy. O, tutaj nasza sąsiadka, zobaczcie, półeczka na balkonie, też bardzo powszechny motyw w Polsce. Postawmy półkę na balkonie, będzie więcej miejsca do wkładania rzeczy, do trzymania rzeczy. Idziemy jeszcze, zerkniemy tak na szybko, nie będziemy wchodzić do ziomka Japończyka, a jego pokój wygląda w ten sposób. I zobaczcie, jaki motyw. Motyw dywanu na ścianie. Dwa połączone łóżka, żeby mógł mąż z żoną spać. Taniej było kupić dwa oddzielne niż jedno całe. No i duża szafa. Taka szafa, no to dość popularny widok. No i co jeszcze? Misie.
Mi się kiedyś w latach 90. to był taki sztandarowy prezent dla dzieci na urodziny. Moi drodzy, to chyba w sumie tyle. Wydaje mi się, że była to podróż, niesamowita podróż w przeszłość, jeżeli oglądają to ludzie, którzy mają po 25, 30, 40, 50, 60, 70 lat. Myślę, że to było coś, dotknęliśmy dzisiaj czegoś, co bardzo dobrze pamiętacie z Polski. Pomimo, że jesteśmy w Armenii, do Polski jest kawał drogi, ponad 3000 kilometrów. Grubo ponad. Więc jak widzicie, świat nie jest taki inny, jakby się wydawało. To, co jest u nas, też można odnaleźć daleko, daleko w świecie. A tylko dlatego, że był Związek Radziecki, który w Polsce skończył się w 91 roku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Dajcie koniecznie znać, co było podobne w waszych domach, a co było różne i co was zaskoczyło. To na pewno będzie wartość dodana. Przeczytam wszystkie komentarze, postaram się na nie odpowiedzieć. Jesteśmy w kontakcie, a my tymczasem lecimy z Hanią w miasto. Trzymajcie się. Cześć!